Hello, machine enthusiasts. It is my great pleasure to present to you Mirek Jakubiak, CEO for Fool Poland, and we'll be talking today about the HBM graders. Nice to meet you, Mirek. Hello. Hello. Tell me about the new partnership that you just signed with Utilben, and of course about your coming to the Romanian market. Bardzo się cieszę, że zaczęliśmy współpracę z firmą Utilben. Mamy nadzieję, że w przyszłości zrobimy na rynku rumuńskim dużo dobrych rzeczy. Mamy już sukcesy na rynku rumuńskim. Sprzedaliśmy ponad 40 maszyn i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Rozwijamy sieć sprzedaży i naszym bardzo mocnym i nowym partnerem będzie firma Utilben. Mam nadzieję, że nowa technika i technologia, którą oferujemy, przyjmie się na rynku rumuńskim. Jeśli chodzi o nowości w maszynach budowlanych, od jakiegoś czasu oferowane są z napędem elektrycznym. I my również będziemy oferować równiarkę HBM z napędem elektrycznym. Mirek, I want to ask you, what does HBM Nobus differently in comparison to the competition? What makes you so special, so to speak? Moja firma kooperuje z HBM Nobus. Jesteśmy reprezentantem od 20 lat na rynku europejskim i sprzedajemy z powodzeniem maszyny równiarki HBM. Jeśli chodzi o konkurencję, jesteśmy bardzo wyspecjalizowaną firmą, która produkuje i sprzedaje tylko i wyłącznie równiarki. Konkurencja nie ma tylu rozwiązań, które my oferujemy. Równiarki HBM oferują wiele rozwiązań technicznych, których konkurencja nie posiada. Bardzo dobrym i przyjaznym dla operatorów rozwiązaniem jest sterowanie joystickami. Sterowanie joystickami daje operatorowi bardzo wysoki komfort pracy i bezpieczeństwo ze względu na oferowaną przez równiarki HBM sterowanie joystickami i kierownicę, która umożliwia poruszanie się po drogach publicznych w Unii Europejskiej. What are the models that you recommend for Romania and of course what makes them so special? Na rynek rumuński będziemy oferować dwa modele równiarek HBM, BG120 i BG180 w klasach 14 ton i 19 ton. Obydwie maszyny będą sterowane joystickami, bo to jest przyszłość maszyn budowlanych. Mirek, how does the future look like in HBM Nobus machinery point of view? I mean, what will next year bring us, for example? Następna maszyna, jaka będzie w przyszłości oferowana przez fabrykę HBM, będzie to maszyna napędzana bateriami elektryczna, czyli przyjazna środowisku, i już pierwsze egzemplarze będą sprzedawane w tym roku do Skandynawii. Norwegia zakupiła 4 takie maszyny. Myślę, że ten kierunek rozwoju maszyn będzie również przebiegał w Rumunii. Mirek, thank you very much and good luck with this new project in Romania and of course, welcome. Thank you.